Polskie Radio Londyn w Opolu. Ja mogę zacząć. Tell me black or white. Tak, to był Michał Szpak, Polskie Radio Londyn. Dziękuję bardzo. Nazywam się Marcin Wolniak i zapraszam do garderoby wielkich gwiazd. Piątek, sobota, niedziela. W ciągu tych dni. Polskie Radio Londyn w Opolu. Marcin Wolniak, Polskie Radio Londyn. Ze mną w Opolskim Amfiteatrze Maria Szabłowska. Miło mi, Pani Mario. Mnie też miło, że do Londynu będę przemawiać. To moje ulubione miasto. Tak, myślę, że wszyscy słuchacze też chętnie wysłuchają, co Pani ma do powiedzenia na temat historii Opolskiego Festiwalu, bo Pani jest specjalistką. Co tydzień, w 4 tygodniu możemy Pani informacje o historii Opola, o historii festiwali, polskiej piosenki posłuchać. Tak. Czy Pani zawsze wraca do tego miejsca z dużym sentymentem? Zawsze. Zawsze, chociaż te festiwale, jak wszyscy doskonale wiemy, były różne, ale jak się jedzie, no to zawsze się ma nadzieję, że to będzie ten najlepszy, różnie z tym bywa, ale jak patrzę teraz tak historycznie na te wszystkie festiwale, na których byłam, no to naprawdę tutaj się wydarzały wielkie rzeczy dla polskiej piosenki i dlatego warto ten festiwal hołubić. No jest kilka takich kultowych koncertów, do których się wraca cały czas. Jest 77 rok, czyli Nastroje. Nastroje, byłam tutaj, jest siedziałam, wie pan, w tamtej ławce tak strasznie blisko sceny. Widziałam wszystko z bliska. Ja pamiętam pierwszy festiwal, na którym byłem i na którym my zrobiliśmy sobie razem zdjęcie i porozmawialiśmy chwilę. To był 2001 rok. Pani wtedy była jurorką i to był festiwal, na którym wygrała Halina Młynkowa z Bratankami w kinie w Lublinie. Kochaj mnie. Tak. Wtedy miałem też możliwość po raz pierwszy z Panią porozmawiać, stąd ten sentymentalny taki ucinek, że tak powiem. Pytanie moje jest jeszcze takie, czy festiwal w Opolu ma jeszcze tak duże znaczenie promocyjne jak kiedyś, kiedy był ten jeden program telewizyjny? W dzisiejszych czasach, w czasach YouTube, w czasach wielu festiwali, komercyjnych stacji, Opole jeszcze coś znaczy? Jednak tak, wie pan, bo właściwie mogłoby już nie znaczyć nic, ponieważ nie tylko nie jest jedynym festiwalem polskiej piosenki, jest tych festiwali mnóstwo. Nie tylko nie jest tak, że tylko jest telewizja publiczna i polskie radio i w związku z tym te kanały promocji są takie wąskie, tylko jest możliwość promocji niemalże nieograniczona dzięki internetowi. A mimo to Opole trzyma swoją rangę dzięki chyba, myślę, tradycji. I jest tak, że jak ktoś zaśpiewa coś w Opolu, to cała Polska to obejrzy i usłyszy. Chociaż ta cała Polska dzisiaj to nie jest to, co kiedyś, bo w latach 60., 70., 80. naprawdę wszyscy oglądali Opole. Wszyscy. Ale nie było też konkurencji. Teraz Opole się musi znaleźć w sytuacji konkurencji i znajduje się, moim zdaniem. Ja wiem, że to jest strasznie trudne pytanie, jeżeli Pani tutaj na tych festiwalach była wiele razy, ale top 3, może top 3. Trzy najbardziej zapamiętywalne występy, czy chwile, czy momenty dla Marii Szabłowskiej na festiwalu Opolskim. To jest mnóstwo takich momentów, naprawdę. To pierwsze, które przychodzą do głowy. Pierwsze, które przychodzi mi do głowy, to Maryla Rodowicz, Święty Spokój, czyli Leżę pod gruszą, taka piosenka. A tymczasem leżę pod gruszą. Tak jest. To była piosenka, która miała kłopoty, bo czasy cenzury i spokój niekoniecznie musiał być święty i w ogóle mówiono, że to jest piosenka, która namawia do nic nie robienia zamiast pracowania na rzecz socjalistycznej ojczyzny. No takie dziwne rzeczy. Pozdrawiamy Magdę Czapińską, autorkę tej piosenki. Tak, z Magdą też niedługo będziemy rozmawiali na antenie Polskiego Radia Londyn. Pani Magdo, brakuje Pani w Opolu, a przede wszystkim brakuje Pani tekstów. Piosenek. Tak. No Magda, pracuj. Ja wiem, że ona nie chce, bo się już mówi, że już wypadła z obiegu. Nieprawda. To jest jedna z najlepszych polskich autorek, jeśli chodzi o kobiety. I w ogóle jest na tym topie. Dobrze, to Leżę pod gruszą Marla Rodowicz. Tak, tak. Drugi? Drugi to niesamowity moment, kiedy tutaj na scenę opolską się wdarł Jerzy Sztur i zaśpiewał, że każdy śpiewać może. Każdy może. Tak to leciało? No to było po prostu coś niesamowitego, bo to było takie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, od czapy. Nikt się tego nie spodziewał. Wtedy szefem artystycznym festiwalu był Jonasz Kofta. On napisał te słowa i to był podział pokoleniowy nastąpił wśród dziennikarzy, bo my młodzi wtedy się tym zachwyciliśmy, natomiast ci starsi, tacy już z nazwiskami, mówili: Boże, co to jest? To nie przystoi temu festiwalowi i tak dalej. To drugi. A trzecie, to chciałabym wybrać coś politycznego też, bo tutaj się działy różne rzeczy polityczne, jak na przykład oczywiście, żeby Polska była Polską, kiedy Janek Pietrzak to śpiewał w kabaretonie. No była Krystyna Janda, Guma do Rzucia, tak, Krystyna Prońko. Były takie rzeczy.
czołówka jedna, na przykład, co ja bym chciała z tych politycznych. 89 rok, koncert rockowy tutaj, bo wtedy rockmeni już przyjechali do Opola i Tomek Lipiński z Tiltem śpiewa Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Wszyscy ludzie wstają i razem z nim śpiewają i to był ten przełomowy rok dla Polski. I myśmy naprawdę nie wiedzieli, czy będzie przepięknie i normalnie, czy będzie wręcz przeciwnie. I to była taka prorocza pieśń. Ja go po prostu kocham za tę piosenkę. On nienawidzi tego wykonania, zawsze to mówi, że to było źle zaśpiewane, ale to nie miało znaczenia. Miał znaczenie ten przekaz piosenkowy. To może w takim razie na zakończenie naszej rozmowy z Marią Szabłowską, a niech to poleci. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, Tomek Lipiński i Tilt. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję.